Już po raz 11 mieszkańcy Wojcieszowa przeszli w barwnej paradzie przebierańców zwanej Korowodem Radości. Korowód Radości to jest taki letni karnawał w Wojcieszowie, który odbywa się już 11 raz. Biorą w nim udział mieszkańcy, którzy przebierają się, tworzą grupy, tak zwane korowodowe, tak na przykład piłkarze, wędkarze, co roku przebierają się za jakieś inne postaci i maszerujemy ulicami naszego Wojcieszowa. My jako ludzie sami dla siebie organizowali rozrywkę. Przez to organizowali się w grupy i potem tam dokonywali tej prezentacji. Dobrze się bawili. Mieszkańcy Wojcieszowa znaleźli sposób na dobrą zabawę, mimo że kilka lat temu narzekali na niewielką ilość imprez o charakterze miejskim. Przez długie lata nic się nie działo w Wojcieszowie, taki marazm był w tych inicjatywach naszych społecznych. No i od tego czasu, kiedy zainicjowały się te nasze spotkania i korowody i stowarzyszenia, no jakoś to się wszystko ruszyło. Jest fajnie. W korowodzie chodzi o radość. W korowodzie radości chodzi o radość ogólnomiejską. Wszyscy bez względu na to, czy maszerują w korowodzie, czy też tylko obserwują, później trafiają na basen i wszyscy się razem bawimy. Małe miejscowości, takie jak Wojcieszów, niezwykle zyskały dzięki działającym na ich terenie lokalnym grupom działania. Ktoś coś weźmie w swoje ręce, to zawsze jest troszkę lepiej, nie? Mieszkańcy zrzeszają się w kilku stowarzyszeniach, wykazują się wieloma cennymi inicjatywami, które poprawiają wizerunek miasta oraz komfort życia mieszkańców.